Jaką samodzielnie robioną wędlinę lubisz najbardziej? Koniecznie napisz mi w komentarzu. Ja dziś przygotowałam pyszny schab nadziewany pieczarkami. Dzięki temu jest pyszny i wilgotny. Idealnie sprawdzi się do podania jako pieczeń na obiad, a także jako pyszna domowa wędlina. Napisz w komentarzu, jak podoba Ci się przepis i subskrybuj mój kanał. Zaczynajmy! Pieczarki ścieram na tarce o dużych oczkach, a cebulę kroję w drobną kostkę. Na maśle podsmażam cebulę, a gdy się zeszkli, dodaję do niej pieczarki. Doprawiam je do smaku solą i pieprzem. Warzywa smażę, aż dokładnie odparuje z nich woda. Następnie pieczarki przekładam na talerz i pozostawiam do całkowitego wystudzenia. Składniki do przygotowania wędliny znajdziesz na końcu filmu. Wystudzone pieczarki łączę z ulubionym tartym serem. Schab nacinam tak jak widzisz na filmie, dwu- lub trzykrotnie, równolegle do blatu. Dzięki temu otrzymuję duży, prostokątny płat mięsa. Mięso delikatnie rozbijam tłuszczkiem i dokładnie nacieram je z obu stron przyprawami, olejem oraz czosnkiem. Na mięso układam plastry boczku wędzonego, a następnie farsz pieczarkowy. Pieczarki dokładnie rozprowadzam po mięsie. Na jednym brzegu mięsa pozostawiam 2-centymetrowy pasek bez farszu. Dzięki temu dokładnie zawinę roladę. Kolejno mięso zawijam w ciasną roladę. Sznurek kuchenny układam na desce, a następnie na nim kładę mięso łączeniem do dołu. Sznurek związuje ciasno wzdłuż rolady. Następnie obwiązuję mięso sznurkiem, tak jak widzisz na filmie. Dzięki temu rolada zachowa swój kształt. Sznurek ciasno zaciskam. Gotową roladę zawijam w papier do pieczenia oraz folię aluminiową. Mięso piekę w 180 stopniach Celsjusza przez około 1,5 godziny. Po tym czasie je rozwijam i piekę kolejne 15 minut. Pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał, napisz też w komentarzu, jak podasz roladę u siebie. Smacznego!